witajcie moje gwiazdki. Dzisiaj mam dla Was kolejny unboxing, również z Vinted. Już chyba u mnie to jest norma zamawianie na Vinted, bo tam jest o wiele bezpieczniej. Chociaż miałam mega, mega wielkie przygody z tą paczką, gdyż w momencie, kiedy przyszła ona do paczkomatu, impost dostał awarii. W sensie ogólnie na cały kraj i nie wysyłali SMS-ów, nie można było odebrać paczek. No i byłam niestety tą osobą, która nie dostała kodu odbioru. Ani nie miałam aplikacji. Więc w sumie dzisiaj siedziałam na infolinii i czekałam, aż w końcu ktoś ze mną normalnie porozmawia, a nie komputer. No i udało mi się. Na szczęście nie za pomocą infolinii, ale przy pomocy impostu na stronie, gdzie mogłam wpisać numer paczki i napisałam, o co chodzi i co jest grane, bo nawet na e-mailu nic nie miałam. No dobra, już nie będę przedłużać. Bardzo mi zależało na tej paczce, ze względu na to, że mam dla Was tutaj Honey ze Strach Kamera Akcja i Basic Billy'ego Niewidzialnego. Jest to... w sumie dawno nie zamawiałam żadnej paczki, gdzie bym miała dwie lalki. Myślę, że zaczniemy od Honey, bo jestem najbardziej jej ciekawa. Boję się o jej włosy, nie wiem, czy ona jest jakoś zabezpieczona, czy nie. Jiku, ona jest taka śliczna, ja nie wiedziałam, że ona jest taka śliczna. Chwileczkę, już Wam pokazuję, już Wam wszystko pokazuję. Na razie wezmę paczuchę, odłożę. O matko, zawsze chciałam dotknąć tych włosów. Włosy widzę, że są w mega, mega fajnej kondycji, chociaż widzę, że mają swoje lata. Musiałam powąchać. Plastik. Jest gites w zapachu. Ma swoją tutaj opaskę, która jest złamana. Smutno mi. Ale ja to sobie skleję, gdzieś mam klej, więc tym się zajmę bez problemu. Tak, lalka posiada kolczyki. Pasek. To jest jednoczęściowa sukienka z bluzką, tak, zgadza się. Bransoletkę, którą widziałam, że lalka ogólnie posiada w swoim pudełku. Stawy. Dzisiaj tak chaotycznie, bo naprawdę... Kurczę, stawy też są super. I buciki. Piękne są te buty. Więc tak, przejdę do buźki. Buźka jest naprawdę piękna. Nie wiem, co tutaj dodawać i odejmować, bo Monster High, w sumie Mattel, osoby, które się tym zajmują, to robią tak dobrą robotę i te lalki wyglądają tak niesamowicie. Każda jest oryginalna, każda jest piękna. Sprawną ma główkę, bo to jest mega ważne, czasami są odłamane. Sukienka. Myślę, że sukienka, jak będę prała ubranka, znowu jakąś większą turę tych ubranek, to na pewno jej wypiorę. Ciekawią mnie jej plecy, bo ma dziwne wypustki, więc też to sprawdzimy. Sukienka, jeśli chodzi o... O matko, tu są piórka takie. Nie, to jest taki... Włosy jakby. Ciekawe. Ciekawa koncepcja, znowu mi się coś innego, czego nie mam w swojej kolekcji. Lekkie płetwy na rękach, nie są one takie same jak u Laguny. Ciekawe wzory, nie wiem, to są rośliny, czy to są chyba roślinki. I buty, o matko, buty są to aligatory. Piszcie w komentarzach, co to jest za potworek tutaj na jej butach, bo totalnie nie mam pojęcia. Okej, dobra, jeszcze z ciekawości zajrzę jej pod tą bluzkę, w sensie na plecy. Bynajmniej na jej plecach, w sumie przez całe plecy, po szyję przyciągane są takie wypustki a la kręgosłup, chociaż kręgosłup jest na środku. Bardzo fajnie to wygląda i widzę, że ta bluzka, w sensie bluzka, no sukienka jest brudna tu z tyłu, bo... Okej, bo przedłużam, lecę dalej. Tu jest ten kapelutek, który niestety jest uszkodzony. Kolejną lalką jest Billy, którego już wyciągamy z paczki. Widzę już jego wansy, tak zwane. Ale on jest ciężki. O, kapelutek wypadł. To jest mój drugi chłopak z MH, bo jakoś tak nie kupowałam, ale ma fajne włosy. Ogólnie jak na chłopaka z MH jest
bardzo przystojny, nie powiem, że nie. Ma tunele w uszach. Dobra, już urzekł moje serce, to będzie chyba mój ulubiony chłopak z MH. Ma tunele w uszach, piękną bluzę takich niebieskich, turkusowych, szarych kolorach. Spodenki również idealnie pasują do bluzy. Oczywiście nie ma paska, nie ma naszyjnika, nie ma... Nie, bransoletkę, widzę, że dwie, bo po prostu bransoletki ma na jednej ręce, ale to sobie przełożę. Nie ma nerki tak zwanej, tego paska. I nie ma swojej koperty. Nie wiem czy... A, no i wiadomo, książeczki, ale ja jakoś tak nie jestem fanem zbierania wszystkiego. Po prostu te lalki są dla mnie, więc już naprawdę stan krytyczny będzie, kiedy je sprzedam. Buty czarno-białe, Vansy, bardzo spoko. Tylko szkoda, że on jest troszeczkę taki porasowany po nogach, że to tak fajnie nie przechodzi. To tak samo. Mam akryl w domu, więc postaram się to pomalować. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Czy to jest idealny biały, czy to jest bardziej szary, czy niebieski. Spróbuję dla niego znaleźć idealny odcień, żeby mu te nóżki naprawić. Stawy ma mega sztywne. Super. Szkoda, że z jego bluzki robi się taki crop top. Włosy są w takiej... Jeśli posiadacie Spectre z serii piżamowej, to są identyczne włosy. To są takie syntetyczne, ale bardziej wpadają w naturalne i są takie miłe w dotyku. Twarzyczkę ma strasznie brudną, bo ma jasną karnację, no nie oszukujmy się. Niestety jest do mycia. Nie wiem, jak z resztą ciałka, czy ma jakieś przebarwienia, to dopiero usiądę, przejrzę. Ale jak na lalkę, jest w super stanie i no wow. Wow, co tutaj dodać. I przede wszystkim spadła mu czapeczka, która jest takim jednym z fajniejszych elementów. To jest taki a la hipster. Jak ja chodziłam do gimnazjum, to właśnie hipsterzy chodzili w takich czapkach. Lalki są w bardzo dobrym stanie, bo to nie jest celujący stan, to jest bardzo dobry stan. Owszem, Honey jednak w stanie jest lepszym niż Billy, bo wiadomo, ma więcej dodatków. Nie dodałam oczywiście, jak zwykle zapomniałam, że brakuje jej kamery, jak i tablicy reżyserskiej. I to na tyle. Dziękuję za subskrypcję, bo już jest nas troszeczkę i jestem naprawdę w miłym szoku, że jest was tyle ze mną. Gdzie nie sądziłam, że ten kanał zacznie się serio rozwijać i ludzie będą mi pisać w komentarzach, że ja chcę kolejny odcinek i mnie to tak motywuje do tego, żeby wam nagrywać. Dziękuję za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym. Cześć!